może taką Octavię RS? Nie ma problemu, mogę ci dać, o ile ci te naklejki na samochodzie nie przeszkadzają. Ja mówię, mi nie przeszkadzają, może widzą przeszkadzają. Zresztą nieważne. Tylko wiesz, powiedziałem mu, ja nie jestem fanem Skody, a on na to wiem, a ja na to, to super. I tak żeśmy sobie chwilę pogadali, właśnie. Ale nie będę go testował z klockami, bo to jest nowy samochód, on ma 6000 przejechane, klocki są dla starszych. Nie będę też vlogersona o nim kręcił z przygodami, bo na weekend go tylko mam, jakoś nic się nie wydarzyło chyba jeszcze. Tak po prostu filmik o nim zrobię i opowiem o rzeczach, ale to są takie detale. To tak mało istotne, że pomyślałem, że wprowadzę coś, co możemy roboczo nazwać duperelometr. Czyli ja sobie teraz będę opowiadał, a kilka dni później, dni, tygodni, miesięcy, jak będę to edytował i kleił, to już będę miał to wszystko przemyślane i wtedy pokażę wam na ekranie o taki wskaźnik, właśnie duperelometr, który będzie pokazywał, jak bardzo to coś, o czym mówię, jest nieistotne. Czyli jak duperelometr wywali poza skalę, to znaczy, że w ogóle to jest jakieś, kurde, moja fobia. A jak wskazówka będzie nisko na skali, to znaczy, że uwaga jest istotna. Tak mi się wydaje. Bo naprawdę, o Octavii zwykłej i RS zostało już powiedziane wszystko, po prostu wszystko i nie ma sensu tego samochodu testować. Natomiast to, o czym ja powiem, to będzie świeże. No tak, chciałbym. Tutaj jest skrzynia DSG i miałem taki plan, że sobie założę taką opaskę i potem w trakcie jazdy, jak mnie ta skrzynia zachwyci, to tą silikonową opaskę tak zedrę i wyrzucę przez okno. Taki był plan, nie? Scenariusz niby. Tymczasem, kurde, działa rewelacyjnie. Ale to już jest moje któreś tam spotkanie z kolei ze skrzynią DSG i nią się nie da lekko, bez takiego szarpnięcia ruszyć z miejsca. Po prostu niezależnie od tego, jaki włączę tryb, eko, komfort, jakikolwiek, no nie? I stoję w miejscu, tak jak teraz, i chcę ruszyć. Ona zawsze, nawet jak nacisnę gaz na pół milimetra tylko, zawsze musi być takie delikatne kopnięcie. Mi to nie przeszkadza. Ja jako kierowca wiem, kiedy samochód rusza, więc jakby się na to przygotowuję, ale jak jeżdżę z pasażerami, no strasznie mnie to irytuje, że każde ruszenie jest pod świateł, a główka ryby tyk i główka margolci tyk. Albo te fotele. ...10/10 za wygląd, 10/10 za trzymanie, za to jak fajnie się w nich siedzi, w ogóle dobre są, no nie? Natomiast po cholerę ta Alcantara, po prostu tak źle mi się w nich jeździ, po prostu jestem cały zapocony, najmniejszy ruch powoduje, że mi się majtasy ściągają, wsiadanie, no po prostu tragedia, muszę się potem 10 minut poprawiać, nim ruszę. Nienawidzę Alcantary, po prostu nienawidzę. Jedziesz sobie na szóstce i wciskasz do deski. 2 sekundy? Bo musiała na dwójkę zredukować i ta DSG, ona nie umie zrzucić 6/2. Ona ewidentnie, to widać też trochę po obrotomierzu i trochę tak czuć pod tyłkiem, że ona z tej szóstki zrzuca na piątkę, na ułamek sekundy. Nie, piątka jest za wysoka, to na czwórkę. Za wysoko trójka, za wysoko dwójka, idealnie bum, i dopiero jedzie. Owszem, ależ oczywiście wiadomo, że jak już złapie tą dwójkę, no to strasznie szybko jedzie, ale ten moment oczekiwania jest taki nie dzisiejszy. Albo badaj kierownicę. W ogóle perforacja na tej skórze jest tak konkretnie głęboka. Tylko po cholerę. Po cholerę ona jest tutaj ścięta. Strasznie mnie coś takiego irytuje w każdym samochodzie, a już szczególnie w takim, który ma uchodzić za sportowy. Jak wygląda sportowa, rasowa, rajdowa, wyścigowa kierownica? Jest idealnie okrągła. Nie mówię o jakimś głupim F1 czy DTM-ie, ale wszędzie indziej po prostu idealnie okrąglutka.
Tylko tak można fajnie kierownicą kręcić, fajnie się ją czuje. Można ją delikatnie puścić, żeby się sama wyprostowała. Ten garb nie lata ci po dłoniach. Nie wiem, ja nie wiem, to grupa Waga ma coś do tego, że po prostu jak tylko wypuszcza jakiś samochód, który jest sportowy bądź ma uchodzić za sportowy, od razu ścinają na dole kierownicę, że to niby takie fajne, że ich klienci to lubią, bo sobie to cenią w jakiś sposób. Ja nijak nie potrafię postrzegać Octavii RS jako modelu sportowego. Ciężko mi jest nawet uznać, że to jest samochód usportowiony. Po prostu bardziej RS, czy tam jak mówią na zachodzie, bądź głównie w Anglii VRS, to jest bardziej dla mnie wersja wyposażenia. A to dziwne, bo masz tutaj silnik żywcem wyjęty z Golfa GTI. Masz twarde, niskie zawieszenie, wielkie koła, całkiem fajne fotele, fajnie się siedzi. I ostatnia rzecz, o jakiej myślisz, jak jesteś w tym samochodzie, to pojechałbym sobie w weekend na jakiś track day. Broń cię, Panie Boże, w ogóle z daleka od torów tym czymś. Po prostu ja się w ogóle tego samochodu nie czuję w ten sposób. I właśnie przez to ja bym wolał mieć takiego RS-a w dieslu, bo ten silnik benzynowy po prostu jest niepotrzebnie agresywny. Diesel jeździłby prawie tak samo i o wiele przyjemniej i mniej by palił i fajniej by robił puf od niskich obrotów. To jest naprawdę, to nie jest sportowe auto. Pamiętam jak jeździłem Seatem Cuprą R. Ten filmik, ten żenujący, w którym siedzę w starej wannie. No to tamto mi się chciało jeździć, chciało się biegi zmieniać. Silnik jak reagował, jak on warczał, jak on fajnie rzucał. A tutaj w trybie sport to jest takie... Takie sobie, no nie. Redukcje są z fajnym międzygazem. Ale nie tak fajnym. Samochód jakoś tak agresywnie nie wyrywa. Fakt, że tam było 280 koni, ale na Boga, to jest ten sam silnik, tam prawie ten sam, no nie? Nijak nie jest to sportowy samochód. To, że kierownica ma dwa obroty od lewej do prawej, to jest może drobiazg, no nie? Co to tam jest? Jaka to jest różnica pomiędzy 2 a 3? Kurde, ogromna. Pamiętam jak... to chyba była Alfa Giulietta, jak weszła, to się wszyscy rozpisywali, że ten samochód ma właśnie dwa obroty, ale sportowy, ale czad, a tu w Skodzie to masz. Super, w ogóle ostatnia rzecz, której bym się po Skodzie spodziewał, to jest zaskakująco dobry układ kierowniczy. Po prostu może nie jest wybitny, bo jest trochę za lekko działający, nawet w trybie sport. Ja nie wiem, czy on się wtedy utwardza, czy cokolwiek, ale... kurde, to jaki on jest precyzyjny, to, że ma tylko dwa obroty. Kurde, w Skodzie? Natomiast te tryby... To jest moim zdaniem, z tego co wiem, super rzadko spotykane, żeby one się zapamiętywały. Bo jak kończysz dzień w komforcie, to następnego dnia wchodzisz i komfort jest kliknięty. Pomimo, że on nie jest defaultowym trybem, defaultowy jest normal. To bardzo fajne, bo pamiętam, że w BMW-kach, jak ci się dobrze jeździło na sporcie, to się trzeba było co rano w ten sport wklikać. A tutaj to zostaje. Ja troszeczkę przespałem ten cały okres, w którym Skoda się tak dynamicznie rozwijała. Ja cały czas jestem w epoce pierwszej Octavii, która była moim zdaniem samochodem jest dramatycznym. Felicii. Natomiast to jest po prostu... Jeszcze jedną rzecz wam w niej pokażę i tym akurat się tutaj maksymalnie jaram. Czyli temperatura oleju. Albo nazwijmy to roboczo zarządzanie materiałami. Tłumaczę. To jest moja pozycja w tej RS-ce. Po prostu tak mi jest wygodnie, kierownica, wszystko pod ręką. I teraz tak, siedzę, wyciągam jedną rękę, nie dotykam do tego na górze. Druga, nie mam szans, żebym dotknął. Nawet jak mam rękę tutaj na górze, na wieńcu kierownicy, to nijak paluchami nie sięgam do tego. Więc po jaką cholerę to jest wykonane z najlepszego plastiku, jaki ta Skoda ma do zaoferowania. Ale po cholerę, przecież ja na oko nie jestem w stanie poznać, czy to jest tak fajnie, super miękkie, jakie jest w rzeczywistości, czy po prostu jest kawałem twardego plastiku. Spokojnie mogło to by być twarde i byle jakie, bo no nijak się do tego nie sięga. Natomiast rzeczy, które masz w zasięgu ręki, drzwi, klamka, boczki, góra, są po prostu cholernie twarde. Albo to tutaj przy skrzyni.
Ja wiem, że to czepiam się trochę na siłę, bo w każdym samochodzie zawsze jest ten sam absurd, że ta część deski jest taka mięciutka, w ogóle taka jędrna i tłusta, a potem już takie rzeczy jak to, to byle jakie. Kurde, tak sobie myślę dzisiaj, czyli rok i 7 miesięcy po nagraniu tego materiału, że ten duperelometr nie ma sensu. Znaczy, on ma sens, ale wymaga jeszcze dopracowania. Co zrobię? Niebawem. Tuż po tym, jak powstanie oficjalna tabelka oczywiście. A teraz oddaję głos ze studia w teren. No nie. Nie wiem, kurde. Strasznie ciężko jest ten samochód ocenić, bo obiektywnie jest bardzo fajny, bardzo fajny. Natomiast subiektywnie nie widzę się w gronie właścicieli. To jest trochę podobna sprawa jak z Insignią. Świetnie się Insignią jeździ, ale w życiu bym jej sobie nie kupił. Nie chodzi tylko o awaryjność, ale też o to, nie wiem, jak ja ten samochód postrzegam i z czym go kojarzę i jak bardzo nie chciałbym być z tym czymś kojarzony, no nie? Mając go. I tutaj z Octavią jest podobnie. A chyba jestem bardzo, bardzo odosobniony w tych swoich odczuciach, bo zobaczcie, ile Octavii tutaj czeka na odbiór. Kto to kupuje w ogóle? Nawet nie wiedziałem, że jest tylu kierowców. Nie mam nic do tego samochodu. To jest nie dla mnie, nie wiem, no. To jest w sumie trochę przykre, bo mam starą, wypierdzianą BMW i lepiej się w niej czuję niż w nowiutkiej, pięknej, czerwonej i diabelnie szybkiej Octavii RS. Coś jest ze mną bardzo nie tak chyba. Take it now.